księże, rektorze, dlaczego dzisiejszy dzień jest tak ważny dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego? Dlatego, że możemy zaprezentować część sprzętu, który znajdzie się w wyposażeniu Centrum Medialnego. Ufam, że za rok otworzymy owo centrum. A to z kolei jest istotne z punktu widzenia całego procesu kształcenia, przygotowywania naszych studentów do ważnej funkcji pracownika mediów, dziennikarskiej pracy. Wierzę, że pozwoli nam to w sposób profesjonalny, całościowy przygotowywać adeptów tej bardzo ważnej dyscypliny. Kiedy ponad 20 lat temu zaczęłam pracę w studium komunikowania społecznego i dziennikarstwa, podyplomowym wtedy na KUL-u, mieliśmy bardzo dobrą pracownię radiową. I ona jest bardzo dobra do tej pory, tyle tylko, że zdążyła się już troszkę zdezaktualizować. A tak naprawdę od 20 lat wielokrotnie czyniliśmy starania, żeby nasi studenci mieli szansę pracować na dobrym sprzęcie, żeby mieli dobre studia do nauki, bo w tej chwili, kiedy wchodzi się na rynek pracy i człowiek nie ma za sobą praktyki, nie wie jak trzymać mikrofon, jak patrzeć w kamerę, to szanse są znacznie mniejsze. Nowy sprzęt, nowe życie, można powiedzieć, czy nowe możliwości. Myślę, że to jest niesamowite, że doczekaliście wy jako studenci tych czasów, o których marzyło tak naprawdę wiele, no nie pokoleń, ale wiele roczników studentów, bo ten sprzęt otwiera absolutnie nowe możliwości, horyzonty poszerza do tego, co mieliśmy wcześniej i to jest ten moment, kiedy możemy jeszcze bardziej, bo nie powiem, że nie było praktyki, ale jeszcze bardziej położyć na nauczanie praktyczne. Z tego, co już mamy, bierzemy torbę, pakujemy kamerę, mikrofon i idziemy w teren. Kręcimy naprawdę dobrej jakości materiał reporterski. I bardzo czekamy na 2020, na październik, kiedy to oddamy do użytkowania studio telewizyjne, które będzie miało 70 metrów ponad, reżyserkę radiową i telewizyjną, studio radiowe, pracownię fotograficzną, multimedialną już mamy, już studenci mają w niej zajęcia. To jest naprawdę świetna wiadomość i to jest wiadomość, która myślę, że cieszy tam gdzieś ojca profesora Leona Dyczewskiego, którego marzeniem było, żeby to było dziennikarstwo na przyzwoitym, profesjonalnym poziomie. I tak będzie. Mamy świetnych wykładowców, mamy świetny sprzęt, a będziemy mieli świetne studia. No cóż można chcieć więcej? Powiem szczerze, że naprawdę zaskoczył mnie sprzęt. Jest naprawdę wysokiej jakości po prostu. Mamy bardzo fajne, zaaranżowaliśmy studio, w którym możemy robić naprawdę wysokiej jakości zdjęcia. Już jesteśmy po pierwszych kadrach strzelonych, między innymi rektorowi, więc myślę, że sam jest nawet zadowolony z efektu, jaki zobaczył na tym malutkim monitorku. Szczerze powiedziawszy, nie spodziewałam się, że to będzie wydarzenie z taką pompą i jestem naprawdę bardzo pozytywnie zaskoczona. Chociaż nie znam się na sprzęcie multimedialnym, to od razu widać, że jest to sprzęt z najwyższej półki, najwyższej jakości i chyba będzie bardzo pomocny w nauce praktyki dziennikarskiej. Dzisiejszemu wydarzeniu towarzyszy szczytny cel. Może pan coś powiedzieć więcej na ten temat? Tak, chcemy się dzielić dobrem, bo to, że ten sprzęt mamy i z niego korzystamy, jasne, że się cieszymy. Natomiast zdajemy sobie sprawę, że są miejsca gdzieś na świecie, gdzie ludzie w różnym wieku nie mają dostępu do edukacji, do zdobywania wiedzy i chcemy takie miejsce jedno konkretne w Dar es Salaam w Tanzanii wesprzeć. To jest przedszkole Mapera Tandale prowadzone przez ojców białych i siostry białe misjonarzy Afryki, którzy prowadzą przedszkole dla dzieci i tam na przykład 60 zł wystarczy, żeby przez miesiąc dziecko mogło chodzić do tego przedszkola, czyli wyposażyć je w przybory różne szkolne, różne pomoce dydaktyczne, plecak, ubrać ładnie, bo to też jest istotne dla dzieci, żeby miały w czym pójść. Dzielimy się tym dobrem i przy okazji tego naszego dzisiejszego eventu zbieramy każdy grosz, który mam nadzieję posłuży właśnie tam w Afryce tym konkretnym dzieciom do tego, żeby, kto wie, może kiedyś też odkryły sobie pasję dziennikarską, jak nie to inne. No i mogły też kiedyś się cieszyć z takich i doświadczyć takich chwil, jakie my dzisiaj doświadczamy.